opuszczony hotel. Dlaczego to do rozpadów doprowadzono? To chyba kuchnia. Chodźcie, to się dobrze trzyma, to nie jest ruina. Tu łazienki są, kuchnia, wszystko. No, sedesy nawet zostały. No kurczę, no nie wiem, dlaczego takie coś dopuścili do takiej ruiny. Takie miejsce fajne i taka ruina. Nie, no szkoda tego. Nie mówię, że to jest jakieś ładne, ale no szkoda. Nie, no powinno wyjść do góry. No właśnie nie ma, ja już przejrzałam te wszystkie te pokojki. A którym tu jesteśmy? Tu są. A Basia gdzie? Na dole? Tak, na dole, no. Lęk wysokości ma. To jedynie przy krawędziach trzeba uważać.
się zahaczyłem. Widoki super, tam jeziorko, nie? No. Bo to jest taki cypel tu. Tu jak się czołowałem od parkietów. Drzewa już tu wrosły w taras. Drzewa już w taras wrosły. Pstryknij zdjęcia. Jak Gierek. Ja bym poprosiła. Mogę? No nie chcę się już pomóc w kamerę. Hotel jakiś zbyt duży nie był. Kilkanaście pokoi. No ale uważam, że miejsce super. Szkoda, że w taką ruinę poszło. To jakieś chyba płytki albo coś było, że to podrywali. I takie packi były. To umywalka pewnie. Balkon. Kradli co się dało. No. O, tu jeszcze płytki zostały. Ale takie. Ach, nie wiem z czego to jakieś z dykty czy z czegoś. Z kartonu chyba. Ale ogólnie porządnie zbudowany. Cegła, dziurawka. Tu pokazali co się dało. Chyba jakieś kabiny prysznicowe były. Płytki nawet zostały. Kafelki. No niczego, jak nie ma noclegów, to można... A zobaczysz, dosyć ciepło tu jest, nie? No. Sucho, no. Nie? Na głowę nie leci. Tak. Chyba, że może wiać. No. No i przez te wiatry to może też szkło pewnie latać, nie? Podejrzewam, żeby te były wybite. No.
Tak szybko się cywilizacja rozpada. Tak. Ja?